Bębny będą. Dużo mi to pomaga tutaj w pracy, że tak powiem, studyjnej, bo jeżeli mam potrzebę czegoś, nie wiem, nie umiem, w ogóle testuję sobie. Mogę sobie rozłożyć bębny, sam sobie to omikrofonować, włączyć nagrywanko, siadam za bębnami, gram, wyłączam i się bawię, prawda? Czego nie umiem, to się doumiam, a co już umiem, to staram się, żeby to było jeszcze lepsze. Także bębny cały czas działają. Gram na bębnach jeszcze, no jest kilka projektów takich rozwijających skrzydła. Dalej jest opcja, gdzie z dzieciakami w szkole jest szkółka perkusyjna też tutaj w bazie. Dzieciaki przychodzą, dzieciaki, młodzież, gramy na bębnach, także no muszę być po prostu przygotowany do zajęć, no bo jak to, no dzieciaki się uczą, a pan instruktor się nie, no to nie, no tak nie idzie, nie? No to trzeba jednak jakoś tam siąść, przygotować się, także na bębnach cały czas, broni nie składam, gram. Nagrywanie. Nagrywamy wszystko. Począwszy od śpiewaków, gdzie po prostu wokalista przyjdzie, ma powiedzmy na pendrive gotowy aranż. Aranż wgrywamy do programu. Wokalistkę zapraszamy do kabiny wokalnej. Ustawiamy sobie mikrofony, dośpiewujemy. Później jest opcja, wiadomo, mix, finalny produkt z masteringiem. O, w sensie, że mastering. Zespoły. Mamy możliwość nagrywania na tak zwaną setkę. Wszyscy razem. Możemy nagrywać instrumenty osobno. No i wszystko, co z tym związane. Także jest dość szeroka paleta, jeżeli chodzi o całość, jeżeli chodzi o nagrywanie. Facebook jest. Tutaj nas można znaleźć pod tym adresem. Na stronie właśnie facebookowej można znaleźć wszystkie informacje, jak do nas trafić, numer telefonu. Są też zamieszczone takie krótkie próbki, co się aktualnie dzieje. Także zapraszam na Facebooka. Bo dzieje się, że nagrywamy, cały czas nagrywamy. Muzykę?